Szanowni Państwo, zakończyłem kolejne spotkanie z rolnikami województwa dolnośląskiego. Dobre, ciekawe spotkanie, nie tylko w tym znaczeniu, że przedstawiłem działania moje jako ministra i rządu premiera Morawieckiego dla rolnictwa, ale również było wiele, kilkadziesiąt pytań dotyczących zarówno sytuacji tu lokalnej, choćby problem związany z gospodarowaniem w górach, ale również i działalności instytucji rolniczych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, innych instytucji na terenie Dolnego Śląska. Byli rolnicy, którzy rzeczywiście zadawali bardzo szczegółowe i precyzyjne pytania. Cieszę się, bo nie ma w rolnictwie rzeczy prostych, nie ma już prostych rozwiązań, zostały sprawy trudne i trudniejsze. I dokładnie we współpracy z rolnikami, również z ich podpowiedziami, sugestiami, będziemy szukać różnych rozwiązań, które również tu lokalnie będą przydatne. Tu, podobnie jak w zachodniej części Polski, problemem jest rozdysponowywanie ziemi, zasobu KOWR-u, kwestia prowadzenia przetargów, dość sprzeczne oczekiwania. Jedni chcą, żeby ziemia trafiała wyłącznie do rolników po sąsiedzku, inni, żeby może preferować młodych rolników, jeszcze inni, żeby nie ograniczać dostępu do tej ziemi. To są problemy, które przede wszystkim Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na poziomie regionalnym musi uzgodnić z rolnikami, ale deklaracja, że ziemia polska ma służyć przede wszystkim rolnikom na powiększenie gospodarstw rodzinnych, jest deklaracją, która w całej Polsce obowiązuje. Zwracali również uwagę na potrzebę zwiększenia ilości stacji meteorologicznych. To jest również w kontekście ubiegłorocznej suszy i tego, że nie było do końca reprezentatywności stacji meteorologicznych, na które odzwierciedlałyby stan faktyczny na jakimś mikroterenie. Szczególnie to dotyczy gór, gdzie trzeba zastosować inny mechanizm, ponieważ odległości od stacji niewiele tutaj decydują i mówią. Często w niewielkiej odległości z drugiej strony pasma górskiego są inne warunki klimatyczne, inne opady, które w inny sposób powinny być uwzględniane przy pomocy suszowej. Również część rolników zwraca uwagę, i to jest problem, który narasta w Polsce, na nadmierną populację już nie tylko zwierzyny łownej, takie jak dziki, które się rozmnożyły na potęgę i zaczynają być zagrożeniem również dla ludzi. Niedawno słyszeliśmy o dyńcu, który zaatakował człowieka, ale również gatunki chronione. Tu na terenie Sudetów, tej części Polski, jest sygnalizowana nadmierna populacja wilka, który zaczyna zagrażać już nie tylko zwierzynie wolnożyjącej, ale również bardzo mocno atakuje zwierzęta gospodarskie. Ten problem musi być na bieżąco monitorowany przez ministra środowiska, żeby podejmować skuteczne odstrzały tam, gdzie populacja przekracza dopuszczalne normy. Na tym polega również ochrona środowiska, żeby utrzymywać w odpowiedniej wielkości populację wszystkich gatunków zwierząt. Rozmawialiśmy również o funkcjonowaniu organizacji rolniczych. Na sali były jakieś osoby, które próbowały krzykiem przekonać do swoich racji. Ja z przykrością mówię, że natężeniem głosu nie zawsze się uzyskuje przewagę i nie zawsze ci, którzy głośno krzyczą, mają rację. I tak akurat chyba zostali ocenieni ci, którzy, to kilka osób, które przyszło nie tyle rozmawiać, co powrzeszczeć. Taka ich rola i ja jako człowiek Solidarności całe życie walczyłem, żeby każdy mógł prezentować swoje stanowisko, również jeżeli chce, to niech sobie pokrzyczy, tylko niekoniecznie akurat wtedy, kiedy inni zadają pytania, ewentualnie chcą uzyskać odpowiedź na te pytania. Pojawił się problem wiarygodności i aktywności izb rolniczych w Polsce. Ja przypominam, jest to samorząd zawodowy rolników, który ma określone uprawnienia, można dyskutować nad ich zwiększeniem. Podobnie jak w innych krajach europejskich, pochodzi z demokratycznego wyboru dokonywanego przez samych rolników. Wszyscy rolnicy, którzy mają status rolnika, niezależnie od wielkości gospodarstwa, mają czynne i bierne prawo wyborcze i każdy może swoich delegatów, najlepszych jakich zna, do izb rolniczych wybrać. Jest wyjątkowa okazja, jeżeli ktoś jest niezadowolony ze swoich przedstawicieli w samorządzie rolniczym, poziomu gminy, czy wojewódzkiej izby rolniczej, zarządu, prezesów,
bo takie głosy się pojawiają, chociaż bardzo często rolnicy mają sprzeczne opinie o tych samych osobach, to jest może charakterystyczne dla Polaków, nie ma lepszej okazji. W tym roku latem będą wybory do izb rolniczych i wszyscy rolnicy, którzy chcą być aktywni, którzy chcą służyć swoim sąsiadom, chcą służyć rolnikom, powinni zgłosić się do wyborów do izb rolniczych, uzyskując najpierw rekomendacje w postaci 50 podpisów rolników ze terenu swojej gminy, potem wygrać te wybory i działacze związkowi, albo ci przynajmniej, którzy za nich się uważają, powinni mieć łatwiej, ponieważ już mają jakąś rozpoznawalność i akceptację społeczną. W związku z tym wygrają wybory do izb rolniczych i wtedy ten samorząd będzie lepiej funkcjonował niż do tej pory. Takim się przynajmniej wydaje. Natomiast widzę, że tu nie o to chodzi, żeby dokonać lepszych wyborów do izb rolniczych, żeby usprawnić pracę samorządu, tylko kwestionować jego sens i istnienie, domagając się środków, które w postaci 2% podatku rolnego są przekazywane na rzecz izb rolniczych. Apeluję do wszystkich rolników, bierzcie swoje sprawy w swoje ręce. Są wybory do izb rolniczych. Termin będzie ogłoszony, wszyscy będą znali. Prawdopodobnie będzie to termin lipcowy lub czerwcowy, decyduje o tym Krajowa Rada Izb Rolniczych. Proszę się przygotować, wygrać wybory do izb rolniczych i dobrze reprezentować polskich rolników. Samorząd jest bardzo potrzebny. On ma długą historię przedwojenną. Powoływał pierwszych komisarycznych prezesów izb rolniczych marszałek Piłsudski. Później zostało to usankcjonowane dekretem z 28 roku prezydenta Mościckiego. Mamy izby rolnicze od 96 roku, ustawą 95. Mają ważną rolę w zarządzaniu polskim rolnictwem. Są również jedną z naszych reprezentacji w Brukseli, w tym międzynarodowym lobby rolniczym. Więc poprawiajmy, zmieniajmy ludzi, jeżeli nam nie odpowiadają. Natomiast nie niszczmy samorządu jako wartości, którą bardzo trudno było w Polsce utworzyć. Komuniści nie chcieli nigdy samorządu rolniczego. Nigdy nie dopuścili do tego, żeby powstał samorząd rolniczy. Dopiero wolna Polska w 1995 roku dała możliwość rolnikom utworzenia samorządu. Korzystajmy z tych rozwiązań i je poprawiajmy, wybierając lepszych ludzi. Cieszę się, że do tego spotkania doszło. Wiele osób życzyło mi wytrwałości, wspierając mnie w tych działaniach, rozumiejąc również, jaka jest ogromna odpowiedzialność i brzemię zarządzania rolnictwem, przecież różnym, również regionalnie różniącym się. Dolny Śląsk to są gospodarstwa często większe niż statystycznie niż w Polsce. To jest dużo gospodarstw towarowych, ale również jest duża ilość gospodarstw mniejszych. Zwrócono również uwagę, że są pewne pozostałości jeszcze na ziemiach odzyskanych, na ziemiach zachodnich. Na przykład współwłasność pojedynczych gospodarstw przez kilka rodzin, które w tym gospodarstwie zostały po wojnie osiedlone. Często jest to problem uzyskiwania wsparcia unijnego, zarządzania, rozdzielenia współwłasności. Jest wiele spraw, które wspólnie razem z rolnikami będziemy rozwiązywali. Dziękuję Solidarności Rolników Dolnego Śląska, która jest bardzo taką kreatywną i silną organizacją reprezentującą interesy rolników. Działają inne organizacje. Dobrze działa Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w siedzibie którego, w jednej z siedzib jesteśmy. Więc wspólnie, razem rozwiązujemy problemy rolnicze, a rolnicy powinni starać się też wypracowywać między sobą kompromis i wspólne stanowiska, a nie wzajemnie siebie, tak jak niektórzy na tej sali próbowali obrażać. To, że jakieś są mocne wypowiedzi pod adresem rządu, władz, wiecie Państwo, trzeba się do tego przyzwyczaić. Każdy ma prawo, by swoje opinie przedstawiać. Natomiast sytuacja, kiedy niektórzy rolnicy czy działacze rolniczy, ja do końca nie wiem, czy oni są rolnikami, bardzo mocno atakują innych rolników, tylko kompromituje środowisko rolnicze. Jak my mamy oczekiwać akceptacji ze strony innych grup zawodowych? Jak mamy oczekiwać akceptacji ze strony miasta dla potrzeb rolniczych, dla oczekiwań rolniczych, dla wsparcia rolnictwa, dlatego żebyśmy byli krajem suwerennym żywnościowo, żeby rolnicy mieli odpowiednie dochody, jeżeli obrażamy się na resztę społeczeństwa, nawet nie szanujemy siebie. My rolnicy siebie nie szanujemy. To jak mamy oczekiwać szacunku od innych? Kłócąc się między sobą, atakując siebie wzajemnie, to nie jest dobry sposób.
jedność i zgoda buduje. Rolnicy rozumieją, w jak trudnej sytuacji jest rolnictwo na świecie, w jak trudnej sytuacji jest rolnictwo w Europie, gdzie są również głosy, by ograniczyć środki na rolnictwo, by zmniejszyć budżet wspólnej polityki rolnej, gdzie uważa się często, że wieś jest na tyle zamożna i dobrze zorganizowana, że już nie potrzeba jej wspierać. Polska potrzebuje dobrego, nowoczesnego rolnictwa, potrzebuje wsparcia dla rozwoju tego rolnictwa i my rolnicy przede wszystkim musimy wznieść się ponad osobiste uprzedzenia i urazy do innych. To jest ta kłótliwość organizacji rolniczych w Polsce. Jeżeli chcemy uzyskiwać zrozumienie dla naszych racji w społeczeństwie, najpierw musimy sami się między sobą dogadać i wspólnie te nasze interesy artykułować i bronić. Bardzo dziękuję.